Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Warszawy, w historii całego kraju możemy wspólnie świętować w sposób bardzo uroczysty. Zaczęliśmy od mszy świętej, złożyliśmy, wysłuchaliśmy alarmu tak na pełny, bo proszę pamiętać, że syrena tak naprawdę to jest alarm. Alarm wzywający na trwogę, alarm również wzywający do działania. To dzisiejsze działanie mieszkańców Kałuszyna było nie tylko uczczeniem, tylko właśnie wezwaniem na ten alarm. Drodzy Państwo, jest okazja spotkać się w nowym miejscu w Kołuszyniu pamiętających pamięć o Powstaniu Warszawskim, ale w takim naszym lokalnym bardzo wyznaniu. Oczywiście to jest tragedia miasta Warszawy, ogromna tragedia mieszkańców Warszawy, ale w tym powstaniu brali udział również osoby z okolic Warszawy, którzy działają w strukturach niepodległościowych, zostali zawezwani rozkazem i w Warszawie walczyli ramię w ramię z rodowitymi warszawiakami. Proszę Państwa, w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Odra Niemen, są przedstawiciele znane Wam twarze naszych mieszkańców. Proszę Państwa, 3 miesiące temu powstała idea, żeby właśnie tych lokalnych kałuskich bohaterów uhonorować w taki może sposób, nie tylko poprzez złożenie kwiatów, nie tylko odśpiewanie hymnu, ale poprzez coś trwałego i takiego nawiązującego i przemawiającego przede wszystkim do młodych ludzi. A nic bardziej do młodych ludzi nie przemawia, jak taka właśnie wizja, trochę może obrazowa, trochę może performersowa. I to jest właśnie, proszę Państwa, dzieło zaprojektowane i wykonane przez Stowarzyszenie Odra Niemen. Stowarzyszenie, które od kilku lat współpracuje z miastem Kałuszyn i z parafią. Przede wszystkim pomocą dla kombatantów, którą wspólnie zbieramy. Kombatantów na wschodzie wysyłamy. Upamiętnieniu chwalebnego czynu, czyli przejęcia dzieci za mężczyzny. Dzisiaj wspólnymi siłami, wykorzystując tutaj budynek komunalny po części, uhonorowaliśmy wspólnie tych wielkich bohaterów. Panowie, serdecznie Wam dziękuję. Jest naprawdę bardzo miło, że wspólnie tak mówimy. Że młodzi ludzie nie pamiętają o historii, ani się nie interesują. Pamiętają. Czasami może ich nie widać, bo zawsze to co piękne, może być otoczone przez to, co jest bardziej brzydkie. Ale w takich chwilach naprawdę warto to dostrzec. Warto zobaczyć, że nadal w Polsce są osoby, którym historia, upamiętnienie jej, pomoc żyjącym jeszcze ludziom związanych ze II Światową leży na sercu i oni to robią. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy tak wspaniale czynili pierwszy dzień. Dziękuję Przewodniczącemu zawsze, Straży Pożarnej, wszystkim uczestnikom, młodzieżówek, KUR-owi, Stowarzyszeniu, przepraszam, nie jest tylko powinność, ale wszystkim Wam, drodzy mieszkańcy Kałuszyna, całej gminy, bo widzę, że to są osoby z Kałuszyna i spoza Kałuszyna. Za to, że kultywujecie te wszystkie wartości, które związane są właśnie z powstaniem. Podarowczyzna to najważniejszy dar, który nam pozostawili ci walczący. Dziękuję Wam bardzo. A w intencji wszystkich, którzy właśnie zostali tutaj honorowani na tym muralu, a już są w wieczność, wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.